Cześć, to Kuba Maker i witam na moim jakby drugim kanale. Pierwszy kanał to Kuba Zakrzewski. W tym akurat kanale będę Wam pokazywać takie rzeczy jak coś zrobić albo za kulisami moich filmów. Mogą być nawet różne piosenki, które będę robić, więc może być też trochę muzyki, choć nie przewidywałem tego. No dobra, w tym odcinku chcę Wam pokazać do mojego nowego filmu, którego robię, czyli Spider-Man, bo niedługo ma wyjść też nowa część Spider-Mana. Czekajcie chwilę, bo coś mi tu wyskoczyło. I chcę zrobić jakby taki początkujący strój tego Spider-Mana i chcę Wam pokazać, jak to będzie wszystko wyglądać. Dobra, więc najpierw zobaczcie, co będzie potrzebne. No, więc mam taką maskę fajną. Akurat to nie będzie dokładnie taka sama, ale na tym będę się jakby wzorować. Od razu mówię, że w tej masce Spidermana nie będę grać. Zrobię też jakby własną maskę, ale to już będzie inna partia. No dobra. Więc teraz tak. Najpierw zróbcie tak. Dobra, nie miałem miejsca, więc musiałem się rozłożyć na podłodze, więc jest tutaj jakby cały mój strój, jest rozłożona maska. Dobra, jest maska. Teraz potrzebne są nożyczki. I teraz obciąć jakby całą... jakby obwód naszej maski. Tylko żebym nie pociął tamtej, to nie? Bym musiał robić jeszcze dokładnie taką, a mi się robić. Dobra, teraz tutaj. Nie, nie. Dobra. To zabiorę, żeby czasem tego nie wyciąć. Okej, to zabierzmy. Przypomina czapkę Mikołaja. Widzicie? Gdyby tutaj wydłużyć i pompom dodać, to czapkę Mikołaja. Dobra, ale to białe odetnę. Dobra. Teraz, z tego co tu widzicie, trzeba maskę wygładzić, bo zapewne Wam też się tak równiutko nie uda, więc trzeba wygładzić tą maskę. Więc życzę Wam powodzenia, a ja zaraz włączę, kiedy skończę. No, za bardzo tutaj nie docinałem, ale jest lepiej. Jest lepiej, fajnie. Dobra. I teraz musimy wrócić do tego materiału. I teraz odrysować znowu tą część. Jak to woli, możecie też to. No i wreszcie może powiem, że jeśli ktoś nie ma właśnie maski, ani kominiarki, czy coś w tym stylu, no to najlepiej jakby odrysować swoją głowę. Tak będzie najlepiej i mieć najbardziej rzeczywiste wymiary. No to dobra. Znowu wytnę, bo nie chcę przedłużać odcinka. I widzimy się za chwilę. No i dobra, mam już te dwie połówki. Są. To już mogę się... To już mogę zabrać. O. No i jakby mam dwie połowy. Te dwie połowy później można zszyć.
dookoła. Można też skleić szybko schnącym klejem. Ja nie posiadam machiny do szycia, więc użyję szybko schnącego kleju. Zobaczę, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam też bardzo dobrze to wyjdzie, nawet może lepiej niż mi. Ja to robię pierwszy raz. Wy możecie kilka prób podjąć. Mnie niestety na kilka prób nie stać. No i dobra, muszę teraz nagrzać swój klej, zmienić kamerkę i jedziemy dalej z tą instrukcją. Dobra, kamera zmieniona, tutaj już też przygotowane, klej się nagrzał, no i teraz będę szedł po krawędziach tej maski, aż się wreszcie coś tu uda. I właśnie mi się skończył klej, więc muszę dołożyć. Może chwilowo nie będziecie nic widzieć. A może nie, nie wiem, jak to tam z waszej strony wygląda. Trochę niedokładnie to robię, bo na szybko. Bo jak sama nazwa wskazuje, szybko schnący. Kabel jeszcze mi się tu zaplątał, więc jeszcze raz tutaj dam. O, dobra. Szybko odkładam. I biorę drugi element, jakby nakładam. Nakładam jeden na drugi. I klej szybko schnący, resztę powinienem załatwić. Wiem, że słabej jakości, ale dopiero zbieram na takie różne gadżety, żeby móc lepiej nagrywać. Na razie to zabiorę, bo tutaj coś... Już klej wyleciał z tej maski. Dobra. Kleju szybko tchnącego jeszcze nie odkładajcie, bo się przyda. Dobra. Tutaj mam maskę. Sobie najlepiej ją później przymierzyć i zobaczyć, czy są jakieś nieudane krawędzie, na przykład tutaj jest i trzeba je obciąć, tak jakby wyrównać maskę. Mogę tam już od razu zdradzić, że ja nie gram tego Spidermana, ja nie w każdym filmie jestem głównym bohaterem. Ja tak jakby bardziej się zajmuję reżyserowaniem, właśnie tworzeniem różnych kostiumów i takie inne rzeczy. Więc ja mogę tylko zbierać. A Spidermana, żeby grać Spidermana, zgłosił się Kuba Stolarek, tak. Kuba Stolarek zgłosił się, żeby grać Spidermana. Teraz założę, zobaczę, jak to... No właśnie. A teraz trzeba ustalić, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Ja sobie ustalam, że na przykład tu mam przód, bo tu mam ładniej, tak. Sobie najlepiej czymś zaznaczyć. Właśnie tak, żeby... Później nie było tego widać. Dobra, sobie zaznaczyłem. Teraz odwracamy na tył. Teraz gdzieś tutaj po środku tniemy taki pasek, żeby można było wygodniej wkładać. Zobaczę teraz.
Jeszcze nie. No, załóżmy, że tyle. Ja mam na przykład tyle. Powiem wam, bardzo dobrze mi się założyła ta maska. I zaraz wam pokażę. Dobra. Zmiana kamerki. Dobra. Sobie trochę zburzyłem po prostu. Dobra. Więc tak, maska wygląda tak. Tutaj ma to rozpięcie. Jak widać, tego zaznaczenia nie widzicie. Jakby się dopiero przyjrzeć, to by było widać, że jest zaznaczenie. No i teraz uwaga, ją zakładam. Nawet szybko poszło. No i to tak jakoś wygląda. Sam nawet nie wiem, jak to wygląda, bo siebie nie widzę, bo nie ma oczu, ale to się zaraz zmieni. Bo po to... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Halo, gdzie to jest? Gdzieś coś odłożyłem i nie wiem nawet gdzie. Halo? Halo? Gdzieś coś odłożyłem. Tu jest gród. Halo? 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 O! Dobra, znalazłem. Teraz muszę znaleźć, gdzie jest przód, gdzie jest tył. O, i po to nam będą właśnie te okulary. I tak to będzie mniej więcej się prezentować, dlatego mówiłem, żeby nie odłączać. Szybko schnącego kleju od kontaktu. Znaczy, chyba że szyliście, to wtedy inna sprawa. Dobra. O, teraz uważajcie, bo teraz będą oczy i to nawet będzie ciężkie. Dobra, nie myślcie sobie, że nie przejrzałem nagrania i nie wiem, że to ta maska bardzo śmiesznie wygląda od góry. Więc sobie nie myślcie, że nie przejrzałem. Ale żebym teraz jakby upewnił się, żeby obciąć sobie górę, to teraz, jak już mówiłem, oczy. Więc tak, będę musiał znowu założyć to. Chyba każdy wie, jak oczy trzeba zrobić. Aha, no tak, o, jest ołówek. Tak, bierzemy ołówek, nie wiem, czy widzicie, bo ja was nie widzę. I teraz zaznaczamy oczy, gdzie mamy. Tak, zaznaczamy. O, mam nadzieję, że coś z tego zobaczę. Dobra, ściągam. O. Sobie wyobraźcie, że nic nie narysowałem tym ołówkiem, więc potrzebuję flamaster. O, tutaj niektóre nitki też są. Aga! No i teraz gdzie ten flamaster? O! Tutaj flamaster, tak? Takie mam wrażenie, że przebija. A zapewne nawet nie rysuje. A jak ja coś mówię, to zawsze wykrakam. Nie! Są oczy! A w sumie wy to widzieliście, nawet jak to rysuję chyba. O! Są oczy! I teraz wystarczy je tylko wyciąć. No, wyciąć. Dobra, mam tak jakby oczy, bo tak dokładnie to, tak jak narysowałem, nie wyciąłem. Zrobiłem tylko małe dziurki. Dobra. O, nareszcie coś widzę. Dobra, no i sam mogę sobie zobaczyć. Patrzcie, jaki fajny kogucik. Dobra, teraz ten kogut będę musiał obciąć. Zaraz siebie nie widzę. Nie, bo się boję o włosy. Włosy. Właśnie, trzeba uważać na włosy. Gdzie to flamaster? Teraz niepotrzebną część jakby narysuję. O. O, tak jakby mam narysowaną część. I wycinam. Znowu Bella? Patrzcie, że aż nagram chyba kiedyś z tego odcinek, jak mój piesek jest bardzo grzeczny. Przeciąć nie mogę. Dobra, tnij. Tnij. Wow!
Bum! Poszło. Do. A jak teraz? Dziurę mam, co nie? Ale to spokojnie, to się akurat teraz akurat to zakleję. Więc dlatego zróbcie dobre wymiary, bo ja widzicie, że zrobiłem złe. I co się stało? Czekajcie. Włosy, tak? Włosy. Ale maska zaczyna bardziej już przypominać tak jakby Spidermanowa, więc zaraz to skleję i wracam do roboty. Więc... Dobra. Przerzucam sobie tutaj na dół, gdzie mam kontakty. Tu jest ta duża dziura, bo to już widać. A tu mam tą małą dziurę. No i teraz przygotowuję sobie mój gogiel. Dobra, jak powstał ten gogiel? Więc tak, macie te okulary na basen, otwieracie je i obcinacie jakby cały ten pasek, żeby zostały wam same jakby te gogle. No i macie te gogle. Proste, który proste. Przykleję. Więc tak, zrobię obwód, cały ten obwód obkleję szybko schnącym klejem i przykleję go naokoło tej dziury. Dam kamerę o tak, żebyście może coś tam widzieli. Mam nadzieję, że coś za... Idealnie w klej wpadłem. Dobra, żebyście coś zobaczyli. Najpierw chcę, żebyście zobaczyli, jak robię ten obwód. Ale aż paruje, dobra. No i teraz przykleję to. Tak to wygląda. Sam chcę zobaczyć. Intruz. Teraz trzeba poczekać, aż to wyschnie. Dobra, więc tak, maska się prezentuje tak nawet dobrze. O. Dziury nie widać. Mi się bardzo podoba, bo sam ją zrobiłem, ale to nie koniec. Może i tutaj są takie frędzle, ale akurat Kuba Stolarik będzie miał kaptur na sobie, więc tego kompletnie nie będzie widać. Chodzi tutaj o to. To dla mnie się liczy. To będzie najfajniejsze. I jeszcze trzeba skończyć, ale nie chodzi mi tu teraz o maski. Chodzi mi o ten tył. Nie będzie tak wystawać, tylko nie wiem, czy to widzicie, ale będą rzepy, bo nie bez powodu je wtedy dałem. O! Są mi rzepy. Okay, ja jeszcze ściągnę. Okej. Okay. Więc następna kamerka. No więc dobra. Mam tutaj te rzepy. Teraz gdzie położyłem nożyczki? Położyłem je oczywiście na dole. No i teraz... Ale mam tu dywan. No teraz gdzieś... Nie wiem, widać. Na sam początek jakiś mały kawałeczek. O. Taki mały kawałeczek, kwadracik. O. Dobra. No i teraz odwracamy maskę na tył. Do tego przecięcia. I teraz z jednej strony dajemy jedną połowę rzepu, za to w środku, tam nie wiem czy za bardzo widzicie, tu dajemy w środku i później będzie można to zapinać. I takie rzepy będą potrzebne dwa, ale na razie muszę sprawdzić, czy to będzie na pewno dobrze. Więc stop. No dobra,
Dopiero jest po sklejeniu, więc... Ale tutaj brudno. Teraz będę musiał sprzątać. Ale tutaj jest dużo tych nitek różnych. Okej. No, więc tutaj już mam. Teraz trzeba bardziej do góry, wiesz? Nic się tu nie stało. Wcale, wcale, nic. Dobra, chciałem wam pokazać... Chciałem wam pokazać, że przykleiłem tutaj i tam w środku. Teraz tylko czekam, aż mój szybko schnący klej wyschnie. Oczywiście już dawno będziecie mogli go odłączyć, bo się tak nagrzeje, że będzie szkoda gadać. Nadal mój grud to jest. Dobra. No i teraz niech tutaj wysycha, a ja już zbliżam się do końca odcinka. Dobra, jest. Więc tak, ja tutaj już kończę ten odcinek. Maska wygląda tak, zaraz ją nawet założę. I odsunę to krzesło, żebyście widzieli dokładnie, jak ja to zakładam. Więc tak, zakładam. Oczy już mam. I teraz tu zapinam. O, i tu zapinam. I jest git. Więc jest maska. Jest dobrze. Tak miała wyglądać. Mam nadzieję, że się wam odcinek spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I bardzo prosiłbym o bardzo dużo łapek do góry pod tym filmem, bo naprawdę bardzo się starałem. Zróbcie to nawet lepiej. Może nawet nie róbcie takich o, tylko zróbcie o wiele lepiej. Wszystkich pozdrawiam, którzy mnie zasubskrybują jako pierwsi. No to ja kończę i pa!